Cześć, mówi Michał Michalski, witam Cię bardzo serdecznie w pierwszym wideo z cyklu Psychologia w użyciu. Cykl Psychologia w użyciu to krótkie filmy mające za zadanie wyposażyć Cię w praktyczną wiedzę psychologiczną oraz dać Ci narzędzia psychologiczne, abyś mógł szybciej i skuteczniej realizować swoje cele. Ważne jest to, że wszystko to, o czym tutaj mówię, czyli całą wiedzę, którą Ci przekazuję, oparta jest na twardych danych empirycznych, a więc na badaniach naukowych, co daje Ci stuprocentową gwarancję, że to, co mówię, nie jest żadną magią, tylko wniesie realną korzyść do Twojego życia. W tym wideo chcę Ci opowiedzieć o tym, dlaczego silna wola nie działa. Ale żeby udowodnić Ci, że silna wola to jest przeżytek, przeniesiemy się w inne miejsce, abym mógł dokładnie zobrazować Ci, dlaczego tak jest. Zatem chodźmy. Aby dobrze zobrazować Ci, dlaczego nasza silna wola nie działa, musimy udać się w podróż w głąb naszego mózgu. Na tym szkicu, mniej więcej w tym miejscu, znajduje się pewna część naszego mózgu, która nazywa się kora przedczołowa. A kora przedczołowa odpowiada za logikę. To właśnie ona pomaga nam wytrwać w naszych postanowieniach i na poziomie logicznym mówi nam o tym, co jest dla nas dobre, a co jest dla nas szkodliwe. Na przykład, my wiemy, że nie powinniśmy palić papierosów, ponieważ palenie papierosów szkodzi naszemu zdrowiu. My również wiemy, że powinniśmy uprawiać zdrowy tryb życia, ponieważ doda nam on więcej energii i będziemy czuli się lepiej. My wiele rzeczy wiemy na poziomie logicznym, ale nie zawsze to robimy. I tutaj właśnie powstaje zalążek naszej silnej woli. Ale mamy jeszcze pewną część, o której chcę Ci powiedzieć. Mieści się ona w tym miejscu i nazywana jest układem limbicznym. A układ limbiczny to ta część naszego mózgu, która jest odpowiedzialna za emocje. I teraz dlaczego o tym mówię? Ponieważ jeżeli znajdziesz się w sytuacji stresowej, to kora przedczołowa chwilowo się dezaktywuje, wyłącza i kontrolę nad naszym zachowaniem przejmuje układ limbiczny, czyli przejmują emocje. Ponieważ układ limbiczny to jest jedna z najstarszych części naszego mózgu, to w sytuacjach stresowych to ona kontroluje nasze zachowanie. I żeby dobrze Ci to zobrazować i wyjaśnić, to podam Ci przykład, kiedy tak się dzieje. Więc wyobraź sobie sytuację, że postanawiasz sobie, że od tej pory przestajesz palić papierosy. Nie palisz już jeden dzień, drugi, trzeci, nie palisz już tydzień, dwa tygodnie, miesiąc i jesteś z siebie mega dumny, że przestałeś palić papierosy. Po czym idziesz do pracy, zostajesz wezwany na rozmowę do swojego szefa, który oświadcza Ci, że muszą Cię zwolnić. Zrozpaczony wychodzisz, patrzysz na telefon, jest SMS od Twojej dziewczyny, która mówi, że musicie poważnie porozmawiać. Odzwaniasz do niej, żeby powiedzieć o tym, co się stało w pracy i nagle dowiadujesz się, że się rozstajecie. Jest to dla Ciebie ogromna sytuacja stresowa i co wtedy robisz? Idziesz do sklepu, kupujesz papierosy. I dlatego właśnie uważam, że silna wola jest przereklamowana i nie działa, bowiem wystarczy jedna sytuacja stresowa, aby przerwać dobrą pastę Twoich postanowień. Jeśli Ci się podobało i chcesz otrzymywać więcej takich materiałów, to zachęcam Cię teraz bardzo serdecznie do udostępniania, komentowania filmu oraz do kliknięcia przycisku subskrybuj, abyś widział to, co wydarzy się w następnym czasie. Pozdrawiam z uśmiechem, Michał Michalski.